Lekcja, którą zaraz zobaczysz, to jedna lekcja z mojego kursu 365, w którym znajduje się 365 takich właśnie lekcji. Co zrobić, kiedy nie wiesz, co robić? To jest bardzo filozoficzne pytanie, natomiast jest to bardzo zasadne pytanie, no bo wiadomo, grasz na przykład przyspieszonego smoka, rozegrasz sobie 50 partii w tym debiucie, no to za 51 partią już masz jakieś doświadczenie, wiesz z grubsza do czego dążyć, gdzie figury ustawiać, natomiast no cóż, szachy to bardzo bogata gra, więc często już w trzecim ruchu może być jakaś pozycja, której nigdy w życiu wcześniej nie widziałeś, no i skąd wiedzieć, co w danej pozycji robić. Oczywiście o strategii szachowej będziemy jeszcze sobie mówili, natomiast taką najprostszą zasadą, najprymitywniejszym planem gry, który, nawiasem mówiąc, rozwiąże ci bardzo dużo problemów, no to jest podejście takie. Nie wiesz, co zrobić? Popraw najgorzej położoną figurę. Zazwyczaj takie podejście nie popsuje twojej pozycji, a chociaż troszeczkę ją poprawi, więc będzie na plus. I tutaj przykładowo, no ciężko trochę się zdecydować, co białymi robić. No bo jakieś robienie roszady, no to trochę kiepsko, no bo ten pion z linii H już ruszył do akcji, więc tak nie wiadomo, jak się wziąć za tę pozycję. No ale właśnie zauważymy, że najgorszą figurą, taką najbardziej pasywną, no to jest ten goniec z C1. No i dobra, skoro ustaliliśmy, że ten goniec jest beznadziejny, no to teraz kombinujemy, jak go zaktywizować. I tym tokiem rozumowania dochodzimy do wniosku, że A4, goniec A3, no i zobaczcie, ten goniec na C1 totalnie bezrobotny, do niczego się nie nadaje, a wejdzie sobie na A3, będzie już wtedy całkiem aktywny. No, nie jest to jakiś totalny game changer w tej pozycji, no ale już aktywna figura, to z całą pewnością będzie jakiś plusik. Kolejny z pouczających przykładów. Mamy taką pozycję i tutaj biały zdecydował się na posunięcie goniec D3. To co w tej sytuacji powinien zrobić czarny? Ciężko ustalić, bo takim typowym planem w tych strukturach jest ruch F5, którego nie przeprowadzimy. Tutaj biały ma pełną kontrolę, więc co robić w takiej sytuacji? No chcielibyśmy pozycję poprawić, ustalając, która figura jest najgorsza. No i tutaj są dwaj kandydaci. Pierwszy to goniec G7, drugi to skoczek A6. No i teraz na tego skoczka ja osobiście pomysłu na ten moment nie mam. Ciężko mi sobie wyobrazić nawet, gdzie ten skoczek miałby zostać zaktywizowany. No nie wiem, może tutaj jakieś przerzucanie tego skoczka na F6 i na G5, no ciężko powiedzieć, gdzie tutaj go przestawić. Natomiast jeżeli chodzi o tego gońca, no to tutaj sprawa jest zdecydowanie prostsza. No bo on bije głową w mur, ale jak go przestawimy na G5, no to już dyskusja będzie miała całkowicie inny charakter. Oczywiście możesz sobie pomyśleć, no dobra, ale przeciwnik zagra H4, no i tutaj nie wejdziemy. No i rzeczywiście trzeba to sprawdzić, ale gramy hetman D8, jest podwójny atak na jakieś H5, to nawet, a w sumie możemy pomyśleć o B5, no ale oczywiście przede wszystkim ten goniec może się znaleźć na G5, co będzie na pewno świetną poprawką tego gońca. Więc zobaczcie, jak prosty plan rozwiązuje nam wiele problemów. No goniec na G5 totalna beznadzieja, goniec na G7 bardzo fajna, bardzo aktywna figura. Póki co nic tutaj nie atakuje, ale ten goniec będzie czekał na swój moment, żeby tam wkroczyć do akcji. Z całą pewnością będzie życie przeciwnikowi utrudniał. Kolejny bardzo fajny przykład strategiczny. W tej pozycji czarny właściwie ma wszystko idealnie, wieże bardzo aktywne, goniec dobrze ustawiony, hetman dobrze ustawiony, ale brakuje jakiegoś konkretu, brakuje jakiegoś natychmiastowego przełamania. Więc co w takiej pozycji można zrobić? Myślę, że wielu szachistów kombinowałoby trochę przesadnie w stylu wieża E7, wieża E8, żeby się tutaj zdwajać po linii E.
to na pewno jakimś tam plusem będzie, ale można zagrać lepiej. No właśnie, która figura jest najgorsza? Ewidentnie ten skoczek. No to teraz, co zrobić, żeby tego skoczka zaktywizować? I tutaj bardzo istotna kwestia, no bo skąd wiedzieć, gdzie dana figura będzie stała dobrze? No ustaliłem, że skoczek jest beznadziejny, skąd wiedzieć, gdzie on będzie aktywniejszy? I tutaj powiem wprost, trzeba marzyć. Czyli zadaj sobie takie pytanie. Gdybyś mógł wybrać dowolne pole na szachownicy, to gdzie byś tego skoczka widział? No i myślę, że od razu wszyscy powiedzą, że na E3. Na E3 byłoby cudownie, ale na F5 też jest całkiem interesująco. Atakowałby tutaj we współpracy z gońcem tego piona D4. Więc w ten sposób kombinujesz. W jednej książce przeczytałem, że trzeba się zapytać. Szanowny skoczku, gdzie chciałbyś zostać przeteleportowany? Gdybyś miał możliwość teleportacji, gdzie byś się przeniósł? No i tutaj myślę, że właśnie to E3, F5 to są te rewiry, które interesują tego skoczka. W związku z tym G6, skoczek przechodzi przez G7 na F5. No i to już jest całkowicie inna figura. Na H5 beznadziejny skoczek, nie ma się gdzie ruszać, nie ma co robić. Na F5 super, super aktywny, atakuje na D4, może się też kiedyś przydać w ataku na króla. No zdecydowanie ogromny zysk dla czarnego. Także tego typu manewry trzeba właśnie tym sposobem planować. No więc koniecznie zaznacz, że przerobiłeś tę lekcję i widzimy się w kolejnej. Teraz oczywiście wchodzimy na wyższy poziom, ale to samo podejście. Tak jak widzicie, tutaj partia na naprawdę najwyższym poziomie. Zostało zagrane posunięcie A4. To zostało zagrane, żeby zabunkrować pole B3, także ten pion będzie odstały, no i gdzieś tam w dalekiej perspektywie będzie można delikwenta atakować. I teraz w jaki sposób podejść do tej pozycji białymi? Myślę, że najgorzej ustawioną figurą białego, no to wszyscy się zgodzimy, że to będzie ta wieża. Ta wieża jest naprawdę totalnie beznadziejna, no i trzeba by tutaj popracować, żeby ją jakoś wprowadzić do akcji. I tutaj istotne jest to, że na tym niskim poziomie, no to wystarczy, że gdzieś tam tę wieżę wprowadzisz, żeby cokolwiek robiła i to już będzie dobry plan. Natomiast na wyższym poziomie, no to nie wystarczy. Nie wystarczy, że tylko tam przestawisz wieżę, aby było, tylko no musi mieć to jakiś głębszy sens. I tutaj Aronian zaprezentował w prześliczny sposób, jak to powinno wyglądać. Mianowicie zostało zagrane posunięcie C5. No i teraz myślisz sobie pewnie, Dawid, jaki to ma związek z tą wieżą? Okazuje się, że ofiara tego pionka jest właśnie po to, żeby tę wieżę zaktywizować. W partii poszło bicie na C5, goniec F4. Tutaj istotne jest to, że D3 nie wygrywa z atakiem na króla i na wieżę, bo można po prostu odejść i teraz ten pion jest bardzo słaby. Więc w partii ten hetman odszedł, no i teraz wieża C1. I zauważ, że plan jest taki, żeby właśnie z tej linii C skorzystać, żeby tego piona atakować. I finalnie rzeczywiście ten plan został tutaj zrealizowany. Aronian odzyskał materiał, przy okazji aktywizując się, no i te wysunięte piony można było sobie potem dodatkowo atakować. Więc posunięcie C5 było tutaj absolutnie kluczowe, bo gdyby to nie nastąpiło, no to po prostu nie byłoby gdzie tej wieży zaktywizować. No i czarny by sobie swój plan dociskania pionka B2 tutaj na spokojnie realizował, albo też gdzieś tam F6. Przykładowo, no łatwo sobie wyobrazić, że tam jak biały zagra coś głupiego, no to nastąpi C5, F6, goniec F7, będzie atak na C4, no i pomalutku czarny tutaj będzie dociskał na skrzydle hetmańskim. A ta ofiara odmieniła los całej partii. No i myślę, że punktem wyjścia mogło być właśnie to, że biały chciał poprawić tę najgorzej położoną figurę. Pamiętaj, że ja ciągle kłamię.
No i tutaj zwróć uwagę na to, co się wydarzyło w tej partii. Poszła wymiana na e8, no i teraz co robić dalej? No można właśnie sobie pomyśleć, nie wiem co zrobić, poprawię najgorzej położoną figurę, więc po prostu podciągnę sobie tego króla do centrum. No i to rzeczywiście zostało tutaj zagrane w partii, a jest ogromnym błędem. Bo wchodzi skoczek e5, wisi ta wieża, a przy okazji wiszą widły na d3. Więc poprawienie tego króla, podchodząc na f2, było ogromnym błędem natury taktycznej i w ten sposób grać nie należy. Więc ważna sprawa, rozglądaj się, która figura jest najgorzej położona i tę najgorzej położoną figurę chcesz zaktywizować, no ale nie może to być takie bezmyślne. To nie jest tak, że zadając sobie to pytanie rozwiązałeś szachy i nic więcej robić nie musisz. No nie, masz jakiś tam pomysł na aktywizację? Super, ale jeszcze upewnij się, że nie jest to jakiś błąd natury taktycznej. Jeżeli nic nie podstawiasz, okej, popraw sobie tą figurę, na pewno będzie chociaż trochę lepiej. Więc co tutaj należało zrobić? Należało zagrać goniec d4. No bo teraz, jeżeli wieża tutaj będzie broniła, no to można zbić i przejść do takiej końcówki, która będzie wygrana. A jeżeli wieża broniłaby z tej strony, no to właśnie teraz możesz te piony całkowicie zablokować, no i pomału podciągnąć sobie króla, podciągnąć sobie pionki. No tutaj czarny, praktycznie rzecz ujmując, no nie ma się za bardzo gdzie ruszać, więc po goniec d4 pozycja będzie kompletnie wygrana. Więc bardzo ważna sprawa. Chcemy poprawiać najgorzej położoną figurę, ale nie jest to odpowiedź na wszelkie problemy szachowe. Zawsze trzeba myśleć kompleksowo, trzeba się rozglądać przede wszystkim za taktykami, no bo jak już wiesz, niebronione figury giną. I teraz najwyższy poziom tego podejścia aktywizuj najgorzej położoną figurę. Mianowicie w tej pozycji czarny zdecydował się na posunięcie wieża e5. No i okej, wieża ustawiona dobrze. Hetman ustawiony dobrze. Skoczek tak samo. Goniec fajnie tutaj zaktywizowany atakuje. Jedynie co, no to goniec, może ta wieża na a1 są nierobotne. No bo wieża jest ustawiona na półotwartej linii, niby atakuje, no ale w sumie goniec tutaj broni i no nic z tego nie wynika, tak? Więc ten atak no nie jest jakiś turbogroźny. No i teraz pojawia się pytanie, no bo ustaliliśmy, że ten goniec jest totalnie beznadziejną figurą, no to teraz co z tym problemem zrobić? Chciałoby się zagrać coś w stylu d4, żeby ten goniec wkroczył do akcji, no ale wtedy wchodzi oczywiście bicie po jakimś odejściu na f1, no, bicie na c2, więc no możemy tego gońca zaktywizować, ale pod warunkiem, że stracimy pionka. Czy to się opłaca? No jest do wzięcia pod uwagę, ale powiedzmy, że szału nie ma. Więc tutaj nauka jest taka, że nie zawsze da się zaktywizować tę najgorzej położoną figurę. Więc co w takiej sytuacji zrobić? No albo pozycja wymaga jakiejś wyższej kreatywności, albo po prostu weź się za tę drugą figurę pod względem beznadziejności. No i tutaj ustaliliśmy, że w sumie ta wieża na A1, taka nie bardzo działająca, gdzie mogłaby działać chociaż troszeczkę lepiej. No i tym sposobem dochodzimy do wniosku, że w sumie wieża A4 jest fajna. No bo tutaj byłby atak na E4, no i jednocześnie cały czas biały ma tego piona A6 na radarze, co jest oczywiście fajnym plusem. I czy na tym koniec? No i okazuje się, że nie. To jest bardzo istotne, że nie możesz spłycać tego myślenia w szachach do tego, co ja chcę.
to, co przeciwnik chce, jest nie mniej, a może nawet bardziej istotne. No i tutaj warto cofnąć się do startu, ponieważ co chce przeciwnik? No dla żartu tej wieży na E5 nie zagrał, no i myślę, jasne jest, że ta wieża chce się tutaj włączyć do ataku. Więc po wieża A4, właściwie nie, zanim się zagrało wieża A4, no to trzeba przeliczyć wszelkie możliwości ataku na królewskim. No i myślę, że taką możliwością, od której trzeba zacząć, no to jest takie typowe goniec bije H3. No i tutaj okazuje się, że żeby ustalić, czy to wieża A4 jest dobre, czy niedobre, no to trzeba wejść na naprawdę wyższy level liczenia wariantów. Ponieważ po biciu na H3 wchodzi szach, no i teraz, jeżeli król pójdzie tutaj, no to w ogóle koniec partii, bo nie mamy jak bronić na H3. Można zagrać hetman F1, no ale wtedy hetman F5 grozi wjazd na F3, a jak wieża E3, no to po prostu wjazd na H2. I tutaj już się obronić nie ma jak. No więc pozostaje policzenie król F1, no ale teraz mamy bardzo podobną historię. No bo hetman C8 jest atak, więc trzeba obronić. I tutaj już by się wydawało, że sukces, tak? Że pozycja jest po prostu wygrana. No mamy figurę więcej, wisi jeszcze ta wieża, więc jest tutaj super. Ale nie jest tutaj super, ponieważ wchodzi genialna wieża G3. Przesłona. I teraz jak bicie, no to bicie na H3, król ucieka, szach, król ucieka, szach. No i właśnie co zrobić? No można cofnąć się na E2 i wtedy remis. Można pójść na G1, no a wtedy skoczek G4, jakiś hetman E2, żeby mata nie dostać. To goniec wkracza do akcji, koniec partii. Jakieś wieża bije 4, oddanie hetmana, no to też niezbyt dobrze wygląda, no bo co najmniej czarny ma remis. Więc tak jak widzimy, no dzieje się tutaj dużo niedobrych rzeczy na skrzydle królewskim. Ale gramy w szachy, a nie w warcaby. Bicia tutaj nie są przymusowe, więc można zbić na E4. I jak goniec ucieknie, uciekamy hetmanem D3, no i teraz rzeczywiście mamy świetną pozycję, ponieważ ta wieża została zaktywizowana, no i teraz jeszcze gońca jesteśmy w stanie zaktywizować. Oczywiście osłabił nam się delikatnie król, ale większość swoich problemów rozwiązaliśmy. Więc tak jak widzisz, to podejście, nie wiesz co zrobić, popraw najgorzej położoną figurę, to naprawdę wiele sytuacji ci rozwiąże. Ja wiem, że to brzmi giga prymitywnie, ale to naprawdę wiele strategicznych sytuacji ci rozwiąże, szczególnie tych, w których nie masz weny, co zagrać, gdzie atakować, gdzie się przestawiać, za co się wziąć. No ale też, żebyś pamiętał, no to tylko w teorii jest takie proste. W praktyce często trzeba naprawdę bardzo głęboko pokombinować, żeby ustalić, w jaki sposób zaktywizować tę figurę, którą ustalisz, że jest tą najgorszą. Także nie, prosta metoda, naprawdę ci to bardzo pomoże, ale nie możesz jej stosować bezmyślnie. Ważna sprawa. Zaznacz, czy przerobiłeś tę lekcję. I widzimy się w pracy domowej. Pracę domową mam dla ciebie przyjemną. Odpal sobie partię na Chess.comie, najlepiej na 10 minut. W ogóle idealnie jakbyś grał na 15 minut plus 10 sekund, ale to 10 minut to jest takie rozsądne minimum. I w trakcie jak będziesz tę partię grał, no to właśnie skup się na tym podejściu. Która moja figura jest najgorsza? I gdzie ją mogę zaktywizować. I staraj się dążyć do tego, żeby wszystkie twoje figury były aktywne. Dosłownie to mam na myśli. Każda jedna twoja figura, no poza królem, powinna być aktywna i w ten sposób staraj się podziałać. Oczywiście, no debiut, no to wiadomo, standardowo, ale w grze środkowej tym sposobem podejść do tematu. Która figura jest najgorsza, gdzie byłaby chociaż troszeczkę aktywniejsza.
Jeżeli ta lekcja przypadła Ci do gustu, to bardzo mi miło. W podwieszonym komentarzu pod tym odcinkiem znajdziesz link do zakupu mojego kursu, który do końca listopada jest w bardzo promocyjnej cenie, ponieważ możesz się zapisać do Cebularza i kupić sobie ten kurs za jedyne 302 zł 50 groszy. 120 zł z tej ceny to właśnie składka do Cebularza Lublin, a reszta to po prostu 50 groszy za każdą jedną lekcję. No i stąd wychodzi 302,50. Także giga duża promocja, grzech nie skorzystać. Pamiętaj, że u mnie zawsze masz 30 dni gwarancji, więc jak stwierdzisz, że ten kurs to jest po prostu świetnik, to zwrócę Ci pieniądze. Także link w podpiętym komentarzu.